Początek wektora U ma współrzędne 4, 8, a koniec ma współrzędne 2, 4. No i trzeba znaleźć długość wektora U i wpisać ją tutaj, no albo w postaci pierwiastka, albo w postaci zaokrąg liczby z przybliżeniem do jednej setnej. Dobrze, no to ja sobie to skopiowałem, tutaj rozwiążemy i potem może sprawdzimy tę odpowiedź. Czyli tak, jeżeli mam wektor U, który, może zapiszmy tak, prowadzi od A do B, prawda? Czyli mam punkt A, to jest punkt początkowy tego wektora, czyli on ma współrzędne, nazwijmy je XA, YA, i punkt B, to jest punkt końcowy, ma współrzędne XB, YB. Wtedy długość tego wektora, to jest po prostu długość odcinka AB. Długość tego wektora to jest długość odcinka AB, czyli to jest co? No, twierdzenie Pitagorasa mówi, że to jest pierwiastek z XB minus XA, czyli różnica X-ów do kwadratu plus różnica Y-ów do kwadratu. Przy czym, ponieważ to są kwadraty, więc wszystko jedno, czy napiszemy XB minus XA, czy XA minus XB, prawda? Ponieważ po podniesieniu do kwadratu te dwa wyrażenia różnią się tylko znakiem, który ta różnica zniknie po podniesieniu do kwadratu. No dobrze, czyli w naszej sytuacji mamy punkt A, który ma współrzędne, to jest punkt początkowy 4, 8, a punkt B ma współrzędne 2, 4. Dobrze, czyli teraz tak, XB minus XA to jest ile? No 2 minus 4. No, 2 minus 4 to jest minus 2. Natomiast co? Natomiast YB minus YA to jest YB, czyli 4 minus 8. 4 minus 8 to jest minus 4. Wobec tego długość wektora U to jest pierwiastek z minus 2 do kwadratu plus minus 4 do kwadratu, czyli to jest pierwiastek z 4 plus 16, czyli pierwiastek z 20. 20 to jest 4 razy 5, czyli to jest 2 pierwiastki z 5. To jest 2 pierwiastki z 5, no i możemy w przybliżeniu sobie policzyć, ile to jest, czyli mamy tak, 5 pierwiastek razy 2 równa się, czyli to jest 4,47 z dokładnością do 1/100, 4,47. Może jeszcze zilustrujmy to na rysunku, czyli co, zaznaczmy te punkty w układzie współrzędnych, czyli początek jest 4,8, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli to jest początek tego wektora, czyli punkt A. Natomiast koniec ma 2, 4. Raz, 2, raz, 2, 3, 4. Tu jest punkt B. No i wektor U to jest wektor o początku w punkcie A i końcu w punkcie B. To jest wektor U. I tu jest to, co się czasem oznacza delta X, prawda, to jest to, czyli w tym wypadku delta X to jest właśnie minus 2, a to jest delta Y, czyli to jest minus 4. No dobrze, czyli to tak jak w jednym z poprzednich filmów, prawda, czyli to zadanie mamy wektor narysowany o początek i koniec. No dobrze, czyli wracając, to jest 2 pierwiastki z 5, czyli może sprawdźmy sobie, napiszmy 2 razy pierwiastek z 5.